Tradycyjnie już państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbył się ósmy dzień nauki, czyli wielki rodzinny piknik naukowy. Na terenie całego kampusu działają stoiska poszczególnych wydziałów przemyskiej uczelni. Ósma edycja Dni Nauki na PWSW w Przemyślu to bardzo cenna inicjatywa, to również bardzo udana impreza integrująca zarówno środowisko akademickie, ale również środowisko szkół średnich, a nawet szkół podstawowych, promująca naukę, promująca również naszą uczelnię. To również integracja środowiska biznesowego i instytucji, które działają w naszym mieście. Program imprezy jest bardzo bogaty, prezentują się kierunki Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, ale także instytucje, z którymi współpracujemy, organizacje pozarządowe, firmy. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej są dobrym wyborem ze względu na to, że nasza uczelnia posiada bogatą ofertę dydaktyczną, bardzo dobrych wykładowców i stanowi naprawdę bardzo dobrą alternatywę dla studentów, którzy chcą odnieść sukces zawodowy jako absolwenci naszej uczelni. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem Bezpieczny obywatel w bezpiecznej Polsce. W programie nie zabrakło konkursów i quizów, pokazów wozów służb mundurowych, ratownictwa medycznego, eksperymentów chemicznych, zawodów sportowych, warsztatów kulinarnych i wiele innych atrakcji. Natomiast przemyskie Iwanalia 2017 odbyły się w klubie Japa, gdzie studenci bawili się przy muzyce DJ-ów, grali w kręgle i w biliard. Imprezę umiliły koncerty zespołów Buffalo i Vegas. Ona jest taka piękna, ta dziewczyna, wolę, prawie śmiejsza.